dłużej. Tu mi powiedzieli, że nie będę narkomanem, że oni mnie z tego wyleczą, że znów na nogi stanę. Na wschodzie bez zmian. To co, moi drodzy, ostatni numer. Zanim prawda dotrze, twoje. Nie zdążysz wyłączyć prądu. Nie zdążysz.
Jak ją szukali, oszukani, uczesani, oszukani, uczesani, oszukani, uczesani, oszukani, uczesani. Większość tych piosenek zagraliśmy właśnie wtedy. Także to było wtedy 20 minut. 20 minut, tak. 20 minut na konkursowe granie i tyle też na finałowe granie. I te 20 minut zadecydowało. 35 lat, jak to poleciało. A to się kiedyś znało, a teraz się zna. Pamiętacie tę piosenkę? Oto ona szkoła. Wasz drugi ją. Oto jestem ja, wasza druga matka. Kocham was, szkolną braci i wasze uśmiechy. Oto są wymuszone, kocham wasze szare mundurki, kiedy zlewają się w masę. Kocham tych, co na ulicy co dzień mówią mi dzień dobry, a tych, co nie mają tego zwyczaju, jak kocham traktować osobno. Nienawidzę tych pojedynczych, którym nie podoba się to porządek. Ja ich potrafię przystosować, jak kocham zamykać ich gęby. Zobaczmy, jak to.
pani się rządzi, nie wychowacie mnie wy. Bo z tymi pedagogami i najgorsze jest to, że nie chcecie zrozumieć, że to właśnie wy jesteście na złej drodze. My wybraliśmy własną drogę. I dlatego za każdym razem powtarzamy patrz na te! Patrz na te! Patrz na te! Patrz na te! Dokładnie tak, pan nie umarł. Wbrew temu, co mówią gazety. Wszystkie drukarnie, to co fajba na gazet stronicach, podpalmy wszystkie drukarnie, to co na kołowica, podpalmy wszystkie drukarnie, to co fajba na gazet stronicach, podpalmy wszystkie drukarnie, to co na kołowica, używajcie tylko gazet, kupujcie tylko gazety, najlepsze są tylko gazety, gazeta, burtuty są niestety. Nawet prawdzie się nie dowiesz. I wtedy była ruska gazeta, która się nazywała Prawda, to była gówno Prawda. Tak, 88 rok jeszcze wychodziła. W tak zwanym kraju rad, który potem przerodził się w światowe monstrum. Zresztą ja wiem, czy się przerodził, zawsze nim był. Fuck the system! Fuck the totalitaryzm! Nie ma, tam kultury.
Ale wyobraźcie sobie, że taką historię. W dobrych strojach i piszczących butach, szybko wstrzyżeni, chuligani, kramiono odkryte niebieskim duszem ich idea to na pieczanie. Coraz więcej pomiarzy, jeżeli ich szeregu zaczęli z strachu, wykonał się głowy, bo każdy to już zna i dobrze wie, że to nie idzie z nimi. Chcą trzepać kasę. Bez sensu. Kompletnie bez sensu. Wojna jest kompletnie bez sensu. Wojna jest wymyślana przez tych, którzy już od dawna siedzą i cały czas miedź liczą, złoto liczą, srebro liczą. Ja nie wiem po co im to. Ani tego nie wezmą ze sobą do grobu, a może liczą na to, że reinkarnują i potem znowu urodzą się w tej zawszonej rodzinie jednej czy drugiej, która trzyma w kluczy cały świat, ale co? Kraj rad przepadł i przepadną wszystkie mocarstwa, które nastawione są na to, żeby czerpać zyski poprzez wyzysk i przemoc. To
widzenia, Marsjany von Marsa! Żartowałem, wcale nie schodzę im z drogi i mówię o wolności. Taka tam punkowa prowokacja, nie? Im gorzej, tym lepiej. Na przykład zabrania się zabraniać. Jebać PiS, jebać PO, jebać całe to pieprzone zło. Wypierdalać! Politycy, kłamcy, złodzieje, wypierdalać! Politycznej sceny, kukiełki korporacyjnego systemu, wypierdalać! Jesteśmy wolni obywatele, wolnej ziemi. 35 lat, albo 40, partie wychodziły na ulicę, mówiąc o ekologii, jak ekoczan, wągrowiec. Kiedy to było, ale nagle coś się komuś tam zmieniło i nagle cały mainstream mówi tak, wegetarianizm, weganizm, o! Tak, dbamy o ziemię, po 40 latach dopiero zajarzyli. Gdzie oni byli? Naukowcy, politycy, bankierzy, frajerzy, dymani przez system systematycznie. Co? Zrobiło się politycznie? Na pewno nie. To są prawdy filozoficzne, to są prawdy logiczne. Patrz na te, ty! Pod McDonaldem w sobotę zebrała się grupa około 100 osób, odbyło się przedstawienie, które mówiło między innymi o tym, że McDonald zabija krowy, że jest pazerny i chciwy. O tym, że McDonald zabija krowy. Zjednoczmy się i połóżmy kres agresji, zjednoczmy się i
Po 35 latach znowu się to zdarzyło. Do dokładnego roku, do dokładnych 35 lat brakuje jeszcze 2 tygodnie, ponieważ tak, Jarocin odbywał się w tym samym terminie, co teraz Woodstock. Znaczy najpierw był Jarocin, się w tym terminie odbywał, a potem jak festiwal ten przestał istnieć, to na ten termin wskoczył Woodstock po jakichś 2 latach. Może nawet po 1 roku. Taka jest tutaj, taki jest ciąg historyczny. No i ciąg historyczny jest taki, że 35 lat temu grając na scenie, tam w amfiteatrze, który niestety został całkowicie buldożerem przejechany i rozbity w drobny mak. Ja mam kawałek dostałem ławki z amfiteatru. Mam, nawet jest tabliczka, certyfikowany kawałek. A jakbyście chcieli kawałek, to mogę odkroić. Można sobie takie medaliki robić na przykład. Drewniane. W różnych kształtach, co chce. No właśnie, mister co? No właśnie. Urwał sobie strunę, ale ma drugą gitarę, wtedy nie miał i nagle zaczęliśmy grać ten kawałek, który nie był w naszym repertuarze.
teraźniejszość to jest przyszłość. Bum! Najmniej pochytany kawałek jest na końcu setlisty, nie? Wielkie brawa! Chcesz patrzeć mi w oczy, twoich myśli tutaj nie ma. Widziałem do ciebie z mej mównicy, dźwięki i zmysły są przeznaczenia. Chcą słuchać, chociaż stoisz tutaj przy mnie. Dłonie ściskasz ostry nóż, usta krwawią dobrym hymnem. Twoje narzędzie zrani moje serce, na moim miejscu będziesz ty. Ty będziesz mówił, błyśnie nóż. Następne pokolenia i nikt nie będzie słuchał jego słów. Ktoś
krzyknie, to nie ten doskonały i tłum zabije, kiedy ty weźmie los. I nie zmienią nic rewolucje i nic nie pomogą zamachy stanów. Zawsze będzie ten sam cyrk, zawsze w kółko i wciąż to samo. I nie zmienią nic rewolucje i nic nie pomogą zamachy stanów. Zawsze będzie ten sam cyrk, ciągle w kółko i wciąż to samo. Taki był nasz program i to wcale nie żaden pieprzony wyborczy, chociaż akurat było to głosowanie. I co? 35 lat co najmniej jesteśmy w tym stanie. A nawet cały czas dokonujemy, tak. Dokonujemy konserw... Jakich? Co ja gadam w ogóle? Dobra, grajmy. O tych politykach było. Fuh. Potrzebna jest kolejna rewolucja, kolejny krok w stronę wolności. Tu potrzebna jest zmiana świadomości. Poczucie, że świat jest jeden, że zależymy od siebie, że walka między sobą kompletnie nie ma sensu, że jesteśmy w wielkiej potrzebie komunikacji i na krzyż giniemy, bo ten świat się rozpala. Jej potrzebujemy. Tu potrzebna jest rewolucja świadomości, rewolucja świadomości, rewolucja świadomości. I od ciebie zależy, czy chcesz poczuć rewolucja świadomości, rewolucja świadomości, rewolucja świadomości. I od ciebie zależy, czy chcesz poczuć. Dzięki wielkie, Jaroci, za to wspaniałe spotkanie. To wielka przyjemność grać dla was. Wielką przyjemność chcemy zdawać śpiewanie. Bawcie się dobrze. Na Jarocińskim Festiwalu my też się będziemy bawić dzisiaj dobrze tu. A jutro jesteśmy gdzie indziej, na innym festiwalu. Pozdrowimy was od nich i odwrotnie. Pozdrawiam was od Czochraj Bobra Festiwalu. Czochraj Bobra na Mysłu. A jutro przekażę wasze pozdrowienia. Bo ten świat się zmienia, bo my tego chcemy. Dziękujemy. Gdy będą nasze dzieci, co po was zostaną? Czy zostanie tu tylko pustynia i pustynia mentalna? A może jednak będzie inaczej? Czy to zależy od nas? Jak wiele od nas zależy? Jak wiele od nas zależy? Rewolucja świadomości, rewolucja świadomości, rewolucja świadomości. I od ciebie zależy, czy chcesz poczuć rewolucja świadomości, rewolucja świadomości, rewolucja świadomości. I od ciebie zależy, czy chcesz poczuć. Dzięki wielkie, do usłyszenia.